Cześć. Witam Was w kolejnym poranku w Nawarze. Z Wikingiem oczywiście. I dzisiaj chciałem z Wami przegadać dwa tematy. Pierwszy z nich to są zakupy na Allegro. Bądź na jakimkolwiek innym portalu aukcyjnym. Ale mi się zdarzyło na Allegro, więc o nim będę mówił. A mianowicie, miałem ostatnio parę zakupów do zrobienia. U paru różnych z moich tych sprzedawców, tak? I asortyment jest najmniej ważny, bo i kupowałem dla dziecka, i dla siebie, i dla żony, i do domu, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, o czym chcę pogadać z Wami. A mianowicie, ile razy Wam się zdarzyło? Zamawiacie towar na aukcji. Wysyłka niby do 2 dni roboczych ma być u Was. Czyli normalny czas. Kurier, wysyłka, dziękuję. Po czym dostajecie maila, że niestety z powodu braku towaru na magazynie wysyłka opóźni się o tydzień. Bo święta, bo to, bo tamto, bo sramto. Powiem tak, jak można sprzedawać towar, którego się nie ma? Tego naprawdę nie rozumiem. Jeżeli ktoś oferuje Wam coś do sprzedaży, no przecież kuźwa nie pójdziecie do sklepu. Babka powie, tak oczywiście, nie wiem, mamy musztardę, ale proszę przyjść za tydzień do odbioru, bo musimy ją dla Pana sprowadzić. Ja mówię, no jak kuźwa? Albo masz coś i sprzedajesz, albo nie wystawiaj tego, tak? Albo przynajmniej wydłuż czas dostawy. Że tam pisało tydzień czy coś, no wtedy jesteśmy fair play, tak? A nie, nagle wielce kuźwa chcą dostać pieniądze. Bądź mam czekać. No, jeżeli to jest rzecz, którą potrzebuję, za którą już zapłaciłem, teraz każda inna perturbacja jest albo zamrożenie pieniędzy, bo zanim pieniądze przyjdą, to też parę dni. Jak ktoś mi chce zwrócić pieniądze, banki działają jak działają, tak? Z 2 dni czasami na przelew trzeba poczekać. Czyli nie masz kasy na to, żeby to zrobić. Czyli 2 dni na przelew, potem kolejne zamówienie, zapłata, przelew, kolejne 2 dni na czekanie, no to mam też prawie tydzień. A to jaki sens jest rezygnować z zamówienia i brać gdzie indziej? I tak ten sam czas to zejdzie. Więc dlatego powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zawiedziony taką postawą sprzedających. I jestem naprawdę ciekaw Waszego zdania w tym temacie. Czy też jest czymś jakiś spotkaliście? A może macie jakiś sposób na takich sprzedawców? Nie wiem, może Allegro coś oferuje. Nie wiem, doradźcie coś, jakbyście coś mieli, jakieś rozwiązanie w tym temacie, bądź godzinę opcję rzućcie. Drugi temat to jest cheat day. Zarzucono mi ostatnio, że podczas diety poszedłem na burgery. No to już pędzę wyjaśniać. A mianowicie, cheat day jest to taki jeden dzień, raz na parę tygodni diety, mniej więcej co 2-3 tygodnie, mniej więcej, ja chcę być tak gorzej przynajmniej, że tak de facto dieta Cię nie obowiązuje. To jest dzień, gdzie możesz odreagować do tej diety, gdzie możesz zjeść coś, co za tą chodziło przez cały ten okres. I tak de facto nie ma limitu, tak? Tyle, że w praktyce szkoda Ci tego, co żegnałeś, tego, co walczyłeś, więc ten cheat day jest w miarę delikatny i faktycznie kończy się na tym, co tam chodziło od dłuższego czasu. I nie ukrywam, że wściekły potem jesteś, kiedy masz swój cheat day, idziesz na to, masz ochotę, a to okazuje się, że w knajpie podałem Ci przynajmniej średniej, jak nie sobie jakości, burgera, jak ja miałem w swoim przypadku. Ale nieważne. Oceniać knajp nie będę, nie jestem Gesslerowa. Tak woli wytłumaczenia, nie chciało mi się o tym pisać. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi z tym cheat dayem. A, z nimi można przesadzać. W ograniczonej liczbie, tak? Żeby się nie kazało, że jeden dzień diety, 3 tygodnie cheat daya. A ja Was pozdrawiam, zapraszam do komentarzy i do zobaczenia przy następnym vlogu. Na razie.